Alicja Majcz, nauczyciel, który zabił czterech chłopców. Pamiętam, że wstaję, łapię zależący na biurku nóż. Od tego momentu i zadania pierwszego ciosu mogła upłynąć sekunda, najwyżej dwie. Pamiętam, że chłopcy w ogóle na to nie reagowali. Zacząłem zadawać bardzo szybko ciosy z góry, chaotycznie, nie mierząc w żadną część chciał. Trwało to około minuty. Nie pamiętam, aby chłopcy krzyczeli. Na pewno nie rozbiegali się i siedzieli na krzesłach, dopóki z nich nie pospadali. Jednego z nich podtrzymywałem, gdy zobaczyłem, że osuwa się na podłogę po otrzymanym ciosie. Lato 1988 roku. Trzech chłopców z Piotrzkowa Trybunalskiego, Tomek Eł, Artur K., Krzysiek K., Wypełniało wakacyjne lipcowe dni dokazywaniem na słońcu i kąpielami w pobliskim jeziorze Bugaj. 29 lipca, około godziny 11, również wybrali się nad wodę. Kiedy po kąpieli wracali do domu, na nasypie obok zalewu solejowskiego natknęli się na mężczyznę na motocyklu. Motor wzbudził ich zainteresowanie. Jego właściciel natychmiast to wykorzystał. Zaczął im opowiadać o wspaniałym akwarium, jakie ma w domu. Zaproponował, że może im nie pokazać. Powiedział także, że ma wiatrówkę i ją także może pokazać. Przy okazji opowie, jak powinno się strzelać. Niestety dali się namówić. Kiedy mijały kolejne godziny, a chłopców nadal nie było w domach, zaniepokojeni rodzice zaczęli ich szukać. Słońce już zaszło, a po dzieciach wszelki ślad zaginął. Rodziny zdążyły już obejść teren Zalewu Sulejowskiego i rzeki Wierzejki. Wreszcie zdecydowali się zgłosić zaginięcie dzieci milicji. Funkcjonariusze zajęli się sprawą, ale rodzice chłopców też nie siedzieli z założonymi rękami. Chodzili po okolicznych ośrodkach wypoczynkowych, pokazywali zdjęcia synów i pytali. Pojawiły się pierwsze tropy. Ktoś ich widział 31 lipca. Z kolei uczestnicy obozu harcerskiego powiedzieli, że widzieli trzech chłopców pierwszego albo 2 sierpnia. Towarzyszyć im miał młody mężczyzna ubrany w dres z białymi lampasami. Jego twarzy nie zapamiętali, bo zasłaniał ją kapelusz z pokaźnym rondem, ale ich uwagę przykuł toporek strażacki, który miał przypięty do paska. Milicjanci nazwali młodego mężczyznę w kapeluszu kowbojem, a całej operacji poszukiwawczej nadano kryptonim chłopcy. Po ogłoszeniu w mediach komunikatu o zaginięciu dzieci posypały się informacje. Jednak żadna z nich nie okazała się specjalnie przydatna. To był widok, którego się nie zapomina. Był 5 sierpnia 1988 roku, kiedy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego wybrał się na grzyby. Szedł w kierunku wsi Koło. Jego ciekawość wzbudziły ślady po palenisku. Kiedy podszedł bliżej, ujrzał trzy częściowo zwęglone ciała, ułożone w coś na kształt trójkąta. Wszystkie owinięte były w szmaty i miały foliowe torby na głowach. Czyżby były to ofiary satanistycznych praktyk? Szybko okazało się, że to zwłoki chłopców zaginionych 29 lipca. W czasie ich sekcji stwierdzono, że dzieci miały rany kłute między innymi klatki piersiowej. Ustalono z dużym prawdopodobieństwem, że to właśnie one były przyczyną śmierci. Niestety nie można było w stu procentach stwierdzić przyczyny zgonu, ze względu na zaawansowane gnicie i częściowe spalenie zwłok. Postawiono natomiast tezę, że miejsce ich znalezienia nie musiało być miejscem zabójstwa, i jak się później okazało, nie było. Kto zamordował? Czy Kowboj miał z tym coś wspólnego? Czy to raczej makabryczne dzieło satanistów? Nie było pewności, ale detale mogły pomóc odkryć prawdę. Na przykład linka żeglarska, którą znaleziono przy zwłokach. Postanowiono sprawdzić wszystkie żaglówki na zalewie, bo być może na którejś z nich doszło do zbrodni. Pod lupę wzięto też materiały, w które były zawinięte zwłoki, ręczniki, ścierki, poszwy z wyszytą literą T. To właśnie ta litera odświeżyła pamięć dochodzeniowcom. Jeden z milicjantów z Sulejowa przypomniał sobie sprawę z początku 1987 roku, kiedy to nauczyciel z Piotrkowa Trybunalskiego zwabiał do domku letniskowego przypadkowo poznanych chłopców. Ten nauczyciel nazywał się Mariusz Trynkiewicz, czyli litera T na poszewce mogła pochodzić od jego nazwiska. Zgadzał się jeszcze jeden fakt: foliowe worki na głowach. Zakładał je chłopcom w domku letniskowym i miały je na głowie znalezione ofiary. Przypadek? Co na ten temat miał do powiedzenia Trynkiewicz? Milicja żywiła nadzieję, że w błyskawicznym tempie uda im się schwytać zabójcę. Pojawił się tylko jeden problem. Okazało się, że nauczyciel z Pietrzkowa został skazany za uprowadzenie i przetrzymywanie chłopców oraz dokonywanie na nich czynów lubieżnych i odsiadywał wyrok. To znaczy, teoretycznie powinien odsiadywać, bo kiedy doszło do zbrodni... Przebywał akurat na przepustce z więzienia czy rzeczywiście trynkiewicz dopuścił się tych zbrodni były podejrzenia, ale pewność nastała po odwiedzeniu mieszkania mężczyzny liczne ślady krwi na drzwiach zaplamione krwią noże i sztylety oraz zegarek elektroniczny krzysztofa K nie pozostawiały złudzeń. kolejne odkrycia tylko potwierdzały przepuszczenia były to ślady krwi w piwnicy. W Wartburgu ojca Trynkiewicza także znajdowały się plamy krwi. Poszwy, w które były zawinięte zwłoki, okazały się podobne do tych znalezionych w mieszkaniu mężczyzny. Tłumaczył, że tęskni za młodzieżą. Mariusz Trynkiewicz urodził się w 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył studia pedagogiczne, kierunek nauczanie początkowe. Był kawalerem. Pracował w szkole podstawowej, uczył zajęć praktyczno-technicznych i WF-u. Był także opiekunem kółka strzeleckiego i fotograficznego. Kierownictwo szkoły miało o nim dobre zdanie, uczniowie go lubili. Podobnie jak sąsiedzi, mimo iż podkreślali, że jest bardzo skryty. 29 grudnia 1986 roku, kiedy przyjechał do Włodzimierzowa jego rodzice mieli tam dom letniskowy zaczepił 13-letniego Roberta W. Zapytał go o drogę do ośrodka wypoczynkowego i Rzemieślniczej. Nastolatek podprowadził go kawałek. W pobliżu ośrodka Trynkiewicz wykręcił mu ręce do tyłu i związał, a na głowę założył worek. Tak skrępowanego zaprowadził do domku rodziców. Była godzina popołudniowa i zapadł już zmrok, więc nikt ich nie widział. Przez trzy godziny wypytywał chłopaka o niego i jego rodzinę, aż wreszcie uwolnił. Niespełna miesiąc później w podobny sposób zaczepił czternastoletniego Pawła P. Scenariusz się powtórzył. Te czyny nie uszły mu na sucho. Biegli stwierdzili, że w czasie ich dokonywania rozumiał znaczenie swojego postępowania, natomiast miał w nieznacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania nim. Trinkiewicz tłumaczył przed sądem, że brakowało mu kontaktów z młodzieżą, bo kiedy doszło do uprowadzenia chłopców, odbywał akurat służbę wojskową. Zapewniał, że nie chciał im zrobić nic złego. W maju 1987 roku skazano go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mężczyzna wrócił do jednostki, ale 7 i 8 czerwca wyszedł na przepustkę i pojechał do Piotrkowa. Kiedy już wracał do wojska, zaczepił na dworcu dwunastoletniego Szymona F. Nakłamał mu, że jest trenerem piłki nożnej. Powiedział, że właśnie dzisiaj grają ważny mecz i zaproponował udział. Szymon zgodził się. Trynkiewicz wywiózł go do domku letniskowego rodziców. Tam kazał mu się rozebrać do Majtek i powiedział, że namaluje jego portret. Przerażony chłopczyk wykonał polecenie. Trynkiewicz również się rozebrał i zaczął go głaskać. Kiedy Szymon zagroził, że wszystko powie milicji, mężczyzna wreszcie oprzytomniał i wypuścił go do domu. 22 czerwca Trynkiewicz został aresztowany. Tłumaczył, że był przekonany, że Szymon ma więcej lat. Powtarzał wcześniejszą bajkę, jak to brakuje mu kontaktów z młodzieżą i że nic złego nie chciał chłopcu zrobić. Psychiatrzy i seksuolodzy stwierdzili, że Trynkiewicz ma nieprawidłowo ukształtowaną osobowość, zwłaszcza w sferze emocjonalno-popędowej i wolicjonalnej. Przejawia się to w odchyleniu popędu płciowego skierowanego ku osobom tej samej płci z jednoczesnym zachowaniem znacznie słabszego popędu seksualnego do płci przeciwnej. Wykluczono u niego zaniki pamięci, którymi się zasłaniał. Ostatecznie w marcu 1988 roku skazano go na półtora roku więzienia i trzyletni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. W trakcie odbywania kary Trynkiewicz złożył prośbę o czasowe zwolnienie. Swój wniosek motywował potrzebą leczenia neurologiczno-psychiatrycznego. Dorzucił jeszcze choroby matki i dostał przepustkę na cztery miesiące od 2 kwietnia do 2 sierpnia 1988 roku. Nikt go w tym czasie nie kontrolował. 2 sierpnia Trynkiewicz nie wrócił jednak do więzienia, bo pozytywnie rozpatrzono jego wniosek o przedłużenie przepustki o kolejne dwa miesiące. Podtrzymał w nich wcześniejsze powody. W czasie jednego z pierwszych przesłuchań mężczyzna powiedział, że zainteresowanie chłopcami zrodziło się w nim po piętnastym roku życia. Interesowali go młodsi 11-14 lat. Tłumaczył, że to pewnie dlatego, bo bardzo chciał mieć brata i w towarzystwie chłopców czuł się komfortowo. Dziewczyny go nie interesowały, zresztą raz miał kontakt seksualny z koleżanką ze studiów i nie wspomina tego najlepiej. Potrzeby seksualne najczęściej zaspokajał, masturbując się. Zarzekał się także, że nigdy nie odbył stosunku z mężczyzną lub chłopcem, ale przebywanie w ich towarzystwie bardzo go odprężało. Od 1987 roku zaczął ich szkicować. Przypadkowo poznanych zapraszał do swojego mieszkania. Za pozowanie płacił, ale najbardziej interesowało go nagie ciało. Modelom kazał się przebierać na jego oczach w kostium gimnastyczny. Niektórych chłopców po rozebraniu dotykał lub nakłaniał do dotykania własnego członka. Kiedy trafił mu się oporny chłopiec, wymyślał kolejne bajeczki, aby osiągnąć swój cel, a na koniec zmuszał każdego z nich do napisania pisma o zachowaniu tajemnicy na temat tego, co działo się w mieszkaniu. Jak podaje dziennik łódzki, w więzieniu za namową adwokata wpadł na pomysł, aby poszukać kontaktów z homoseksualistami. Deklarował, że wcześniej nie znał tego środowiska. Pisał do nich listy, odpowiadając na anonce w prasie. Kiedy wreszcie doszło do spotkania z poznanym w ten sposób mężczyzną, ponoć się zraził. Nie czuł też do niego pociągu i nie miał ochoty na kontynuowanie znajomości. Zasłaniał się niepamięcią. W trakcie śledztwa Mariusz Trynkiewicz opisał wydarzenia z 29 lipca. Kiedy chłopcy przyszli do jego mieszkania, włączył im telewizor, pokazał obiecane akwarium, wyciągnął wiatrówkę i opowiadał, jak z niej strzelać. Wydawali się bardzo zainteresowani różnymi nowościami, które ich otaczały. Po pewnym czasie jeden z nich zreflektował się, że powinni już wracać do domu. Kiedy usłyszałem, że chcą wracać do domu. Poczułem narastający niepokój. Bałem się, że powiedzą rodzicom, gdzie byli i zostanie mi wytoczona kolejna sprawa o przetrzymywanie nieletnich, tłumaczył się Trinkiewicz. Twierdzi, że nie pamięta, co się dalej działo. Na problemy z pamięcią skarżył się już przy wcześniejszych sprawach. Najprawdopodobniej nie wypuściłem ich z domu, bo potem ich zwłoki odnalazłem w mieszkaniu, kiedy odzyskałem trochę świadomości. Zadałem im ciosy nożem, który zawsze leżał na krawędzi biurka i służył mi do przecinania papieru. Nie pamiętam jednak użycia noża wtedy, kiedy się to stało, tylko potem, kiedy zobaczyłem zwłoki i zakrwawiony nóż. Straciłem świadomość tego, co się dzieje. Podczas kolejnego przesłuchania powiedział natomiast Pamiętam, że wstaję, łapię zależący na biurku nóż. Od tego momentu i zadania pierwszego ciosu mogła upłynąć sekunda najwyżej dwie. Pamiętam, że chłopcy w ogóle na to nie zareagowali. Stojąc nad nimi, trzymałem rękę z nożem powyżej ich głów. Zacząłem zadawać bardzo szybko ciosy z góry, chaotycznie, nie mierząc w żadną część ich ciał. Uderzałem tak, aby tylko trafić któregoś z nich. Uważam, że tych ciosów zadałem za dużo, w sumie około dziesięciu. Trwało to około minuty. Nie pamiętam, aby chłopcy krzyczeli. Na pewno nie rozbiegali się i siedzieli na krzesłach, dopóki z nich nie pospadali. Jednego z nich podtrzymywałem, gdy zobaczyłem, że osuwa się na podłogę po otrzymanym ciosie. W trakcie wizji lokalnej znowu wielu rzeczy nie pamiętał. Faktem jest, że zbrodni musiał dokonać przed godziną 17, bo wtedy stawił się u rodziców na umówiony obiad. Po powrocie do domu zaniósł zwłoki do piwnicy. 2 sierpnia pojechał do łodzi, aby złożyć wniosek o wydłużenie przepustki. Ciała chłopców wywiózł do lasu w nocy z 3 na 4 sierpnia 1988 roku. Wykorzystał do tego samochód ojca. Zabrał ze sobą butelkę z benzyną i zapałki. Czy Trynkiewicz należał do grupy satanistów? Ten wątek miał mocne podstawy. Po pierwsze, chłopcy byli ułożeni w trójkąt. Po drugie, w mieszkaniu Trynkiewicza na ścianie znajdował się napis The Satan, a na drzwiach wejściowych od strony wewnętrznej były wbite cztery gwoździe, które mogły symbolizować liczbę ofiar. Jednak śledztwo wykazało, że zarówno ułożenie ciał, jak i inne czynniki, to zbieg okoliczności. Wątek satanistyczny nie znalazł potwierdzenia w materiale dowodowym. Wojtuś był pierwszą ofiarą. Okazało się, że przed trzema chłopcami Trynkiewicz zamordował jeszcze jedno dziecko. 13-letniego Wojtka P., również z Piotrkowa Trybunalskiego. 4 lipca 1988 roku Wojtek poszedł wykąpać się w jeziorze Bugaj. Jego matka nie miała świadomości, że dziecko nie wróciło do domu, bo sama pojechała na działkę i tam spędziła noc. Następnego dnia, kiedy odkryła nieobecność chłopca, natychmiast zawiadomiła milicję. Po kilku dniach otrzymała pocztówkę napisaną ręką syna. Kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym miejscu z ogłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę. Wojtek. Kilka dni później listonosz dostarczył jej kopertę z kosmykiem włosów podobnych do jej syna. Był też list, w którym słowa złożone były z pojedynczych liter wyciętych z gazet. Z treści wynikało, że Wojtuś przystąpił do sekty. Nadawca obiecywał, że chłopak wróci do domu, jeśli rodzina zapłaci za niego okup – 50 tysięcy złotych. pieniądze zostały złożone w wyznaczonym miejscu, ale nikt ich nie wziął, a Wojtuś nie wrócił do domu. 4 lipca Trynkiewicz zwabił go do mieszkania i udusił. Potem owinął zwłoki kocem i workiem po kartoflach. ciało zapakował do dużego kartonu, okleił taśmą, motocyklem wywiozł do lasu i zakopał. Nikt ich nie odkrył, ale 5 września Trynkiewicz sam wskazał to miejsce. Opowiadał później, że w dniu, kiedy spotkał Wojtka, był przekonany, że jeśli spotka kogoś odpowiedniego, to go zabije. Potem mówił, że po zamordowaniu chłopca nie miał już takich ciągot. Do czasu, kiedy 29 lipca spotkał trzech chłopców. Dlaczego zamordował Wojtusia? Oświadczył, że targała nim chęć zemsty. Zemsty między innymi za to, że usłyszał wysoki wyrok za czyn lubieżny. Za to, jak ułożyło mu się życie. Z jego deklaracji wynikało, że jako dziecko też nie miał zbyt dobrze, bo rodzice byli nadopiekuńczy. Wyznał także, że miał świadomość, że ma odmienny popęd seksualny. W łańcuchu jego traumatycznych przeżyć istotne miało być pozbawienie prawa wykonywania zawodu nauczyciela. Ale najstraszniejsze, co mogło mu się przytrafić, jak mówił, to pobyt w więzieniu. Osadzono go w celi z zabójcą, co było dla niego wstrząsającym doświadczeniem. To właśnie za kratami miała zrodzić się w nim nienawiść do całego świata. Chciał zrobić coś, za co otrzymując wyrok, wiedziałby, że jest faktycznie słuszny. Twierdził, że gdyby nie pobyt w więzieniu, nigdy nie zakiełkowałaby w nim myśl o morderstwie. Przed aresztowaniem ponoć nie odczuwał takiej potrzeby. Zabójca miał farta. Trynkiewicz stanął przed sądem 12 września 1988 roku. Proces wzbudzał duże emocje i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przed sądem w Piotrkowie pierwszego dnia procesu zebrała się spora grupa ludzi, która była gotowa natychmiast i własnoręcznie wymierzyć karę. Mężczyzna złożył wniosek, aby proces nie był jawny Tymczasem sąd wyłączył jawność tylko w czasie rozpatrywania zarzutu o czyn lubieżny wobec trzynastoletniego Wojciecha P Emocje sięgały Zenitu Matka jednego z zamordowanych chłopców uderzyła Trynkiewicza butelką po mleku w tył głowy Po trzynastu dniach zapadł wyrok Czterokrotna kara śmierci za każde zabójstwo Zdaniem sądu Mariusz Trynkiewicz nie dawał rokowań na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie i nie było żadnej gwarancji, że nie będzie nadal popełniał podobnych czynów po wyjściu na wolność. Można odnieść wrażenie, że ten pedofil i morderca miał szczęście. Zasądzonego mu wyroku nie wykonano, bo od 1988 roku trwało moratorium na wykonywanie kary śmierci, a potem ogłoszono amnestię. Jednym słowem, upiekło mu się. Jak mówi młodzież, Farta miał po raz drugi w 1989 roku, kiedy to automatycznie karę śmierci zamieniono mu na 25 lat więzienia. Wówczas polskie prawo nie przewidywało dożywocia. Zabójca odbywał karę w więzieniu w Strzelcach Opolskich, a pod koniec w zakładzie karnym w Rzeszowie załężu. Jeden ze strażników wspomina, że był z nim taki kłopot, że trzeba było pilnować, aby inni osadzeni nie zrobili mu krzywdy. Kiedy funkcjonariusze prowadzili go na oddział, całe trzy pawilony huczały, zapraszali go do siebie. Chcieli wykonać na nim wyrok. Wielu chciało wziąć go w swoje ręce. Trzeba było go osadzić z takimi osobami, które nie zrobiłyby mu krzywdy. Na oddziałach mieliśmy ciężką robotę, aby go ochronić, wspomina. Wiele razy byłem pytany, czy żałuję tego, co się stało, i niezmiennie odpowiadam, że tak, żałuję. Nie wiedziałem, co będzie ze mną dalej. Jeszcze walczyłem sam ze sobą, by się nie powiesić. Pozostawałem przy życiu, bo żyli rodzice. Chciałem żyć dla nich, ale czybym żył, gdyby mnie nie zatrzymano, nie jestem pewien. Nie wiem również, czy nie miałbym potrzeby dalszego zabijania. Do czasu aresztowania nie miałem takiej potrzeby, ale gdyby znów były sprzyjające okoliczności, gdyby znów jakiś chłopiec wyraził zgodę na przyjście do mojego mieszkania, to nie wiem, czybym nie dokonał kolejnej zbrodni. Mówił Trynkiewicz. Cytat z dziennika Łódzkiego: Nawet w bestii można się zakochać? Mariusz Trynkiewicz, na mocy ustawy o tzw. bestiach po odbyciu 25 lat kary, trafił do ośrodka psychiatrii w Gostyninie. Prokuratura w strzelcach opolskich w październiku 2014 roku postawiła mu trzy zarzuty. Pierwszy. Sprowadzenie od nieustalonej osoby i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci zdjęć oraz filmów zawartych w 1318 plikach komputerowych w okresie od kwietnia 2006 do lutego 2014 w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich i w jego rodzinnym domu w Piotrkowie Trybunalskim. Drugi dotyczy posiadania w latach 2008-2014. W tym samym zakładzie karnym osiemnastu plików zawierających treści pornograficzne przedstawiające przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynnościach seksualnych. Trzeci, posiadania dziesięciu nielegalnych programów komputerowych, głównie gier. W lipcu 2015 roku sąd uznał go za winnego i skazał na 5,5 roku więzienia. Tymczasem zabójca wydaje się być zadowolony z życia. Można zaryzykować twierdzenie, że nawet je sobie ułożył. 30 października 2015 roku wziął w ośrodku ślub. Wybranką 54-letniego wówczas Trynkiewicza została 37-latka. Ceremonia odbyła się za zgodą dyrektora. O kulisach tego ważnego dla wszystkich nowożeńców dnia możemy się dowiedzieć z książki Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy, w której ukazał się wywiad z żoną Trynkiewicza. Reportaż Spokojny sen Anny Na naszym ślubie był pyszny tort kawowy. Moja teściowa przywiozła też roladę śmietankową oraz serniczek. Dyrektor w gostyninie stanął na wysokości zadania. Oddał nam na uroczystość salę widzeń. Był stół nakryty zielonym obrusem, a przed nim ustawione krzesełka. Moim świadkiem była koleżanka socjolog, która poznała mnie z Mariuszem, a teraz wspiera nasz związek. Dróżbą Mariusza był jej chłopak. Za nimi siedziała teściowa. Mama ma osiemdziesiąt dwa lata i chore serce. Dzwonią do siebie z Mariuszem regularnie. Ona przesyła mu paczki, ale rzadko go odwiedza. Przed ślubem nie widzieli się od półtora roku. Wzruszyłam się, gdy padli sobie w ramiona. Mariusz pięknie wyglądał w czarnych spodniach i śnieżno-białej koszuli. Czy można poślubić człowieka, który zabijał? Do tej pory słyszeliśmy o takich sprawach w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem, jak widać, i na polskim podwórku nie brakuje kobiet, które zafascynowane są mordercami. Z rozmysłem używam liczby mnogiej, bo jak się okazuje, Trynkiewicz dostawał sporo listów od Płci Pięknej o treści wskazującej na dużą sympatię do niego. Jego żona twierdzi, że Mariusz stał się zupełnie innym człowiekiem. Jest w stanie za niego ręczyć. Jest pewna, że jeśli by wyszedł na wolność, nigdy już nie popełni zbrodni. Jest tego tak pewna, że byłaby w stanie dać się zamknąć w więzieniu, gdyby się myliła. Mało tego, chciałaby mieć z nim dziecko. A co ma do powiedzenia na temat przeszłości ukochanego? Całą winę przerzuca na ofiary. To szokuje, bo jest to wykształcona osoba. Sama posiadająca dziecko, nie mająca zatargów z prawem, mało tego, jako dziecko była ofiarą. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, jakie wrażenie robi nazwisko jej męża. Dlatego, na wszelki wypadek, w obawie przed zwolnieniem, w pracy nie przyznała się, kogo poślubiła, mimo że, jak wynika z powyżej wspomnianego reportażu, jest szaleńczo zakochana w swoim mężu. Najchętniej krzyczałabym o naszej miłości, gdybym tylko miała dużo pieniędzy i nie bała się, że stracę pracę. Ale muszę być odpowiedzialna, bo przecież utrzymuję siebie, Kasię córka, przypis redakcji, i mariusza. W gostyninie podopieczni dostają tylko podstawowe wyżywienie, a mój mąż lubi sobie podjeść. Wysyłam mu różne serki, wędliny oraz nikoretki, bo nadal rzuca palenie. Jestem dumna z bycia panią Trynkiewicz. Jedyne, czego teraz pragnę, to byśmy razem zamieszkali. Obecne opinie biegłych są dla Mariusza bardzo korzystne, więc mam dobre przeczucia. Jeśli wreszcie będzie wolny, to pojedziemy w podróż poślubną do tego lasu w Piotrkowie Trybunalskim, który Mariusz tak kocha. Mariusz Trynkiewicz wie, że jego nazwisko zna cała Polska. Raz już chciał je zmienić złożył wniosek o zmianę nazwiska na Komornicki, panińskie nazwisko jego matki, przepis redakcji, ale jego prośba została odrzucona. Alicja Majcz. Przy opracowaniu materiału korzystałam między innymi z książki Bestie, zbrodnie i kary. Janusz